Następny poeta to Jerzy Gnerowicz, znany skądinąd, ale nie widzę chyba pana. Pan Jerzy Gnerowicz ma w roku już kilka książek. W większości są to tomy fraszek. Przysłał do oceny również kilka fraszek. Fraszka na Anielę. Gdy byli już całkiem sami i nic nie mąciło w innych chwili, w grze dźwięków świateł i warni ku sobie się zbliżyli. On słyszał anielskie szumy, lot pszczoły, a może i trzmieli. A to był koncert, jak miód słodkich westchnień rozanielonej anieli. Fraszka na parlamentarzystę. Wolał zostać w opozycji, na rządzących szczekał. Chętnie jednak miodek lizał i na stółek czekał. Po pierwszej nocy nowa suknia, błysk w oku, miód w ustach podzięce świadczą, że panna młoda jest już po największej męce. Szlachcic czy ciura? Jurka Prawockiego spod Gdańska pszczelarza, gdy kiedykolwiek spotykam, to zawsze powtarza. Są wśród pszczelarzy szlachcice i ciury. Problem w tym, jak poznać, który jest który. Oto ma odpowiedź. Niech wątpliwość mi rodzi. Jeden dba o pszczoły, inny kupcom słodzi. Trzymajmy się zatem pszczół, nie dziwnych mód. I pamiętajmy, ten szlachcic, co ma dobry mód. Miodowe wiano. Nie całuj dzieci nigdy pszczelarza, bo pszczelarz tę czynność lubi powtarzać. Nie całuj, powtarzam, szczególnie za młodu, gdyż nie masz pojęcia o cenie miodu. Ten, choć złożony w ofierze z miłości, wiec z każdą kropelką traci na wartości. Myśl głównie o tym, że beczka, co zmiana, choć dziś jeszcze pełna, to raz ci dam. Fraszka na bronie. Przed rządem pszczoły maska ochrony. Lecz jak się bronić przed rządem broni? Wymodlona. Gdy wychodził z pasieki, o dobrą modlił się żonę. Przyszedł do domu i co w nim widzi? Znowu one. Bardzo mi się podobała fraszka o bronce. Przynajmniej jedna bronka tutaj jest na sali.